We wtorek, 4 kwietnia odbyły się półfinały i finał turnieju debat oksfordzkich Odzyskani bohaterowie, zorganizowanych przez Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Muzeum Dom Rodziny Pileckich już po raz trzeci zorganizowało turniej debat oksfordzkich Odzyskani bohaterowie. To już trzeci raz, 16 drużyn z całej Polski rywalizowało o najwyższe trofea tego turnieju, o puchary, statuetki, medale. Uczestnicy w czasie debaty mają okazję spierać się na argumenty dotyczące tematów, których inspiracją są sylwetki postaci historycznych. Organizatorzy debat dostarczają uczestnikom wskazówki dotyczące materiałów merytorycznych do każdej tezy turniejowej oraz wykłady ekspertów dotyczące poszczególnych tematów. Tematy w turnieju nie są łatwe, bo tak naprawdę drużyny poznają postaci i sylwetki osób, których zwykle nie znały wcześniej. Ale doszliśmy już też do takiego momentu, w którym drużyny czekają z niecierpliwością, jakie tym razem postaci się pojawią. Zwykle reakcja jest pierwsza taka, a któż to był? I dopiero rzeczywiście wniknięcie w historię, wniknięcie w źródła historyczne pozwalają im tę postać poznać, ale dzięki temu są bogatsi, bo tych postaci być może nie poznaliby wcale. To, co jest istotne w debacie oksfordzkiej, to jest również to, że każda minuta, którą poświęcimy na udział w turnieju, każda minuta, którą poświęcimy na przygotowania do tego projektu, każda minuta, którą poświęcimy już bezpośrednio w debacie, jest tak naprawdę wygraną, gdyż tylko w ten sposób możemy rozwijać się i rozwijać się nie tylko debatancko, bo nie chodzi w debatach oksfordzkich o wychowanie dobrych debatantów. Oczywiście to jest środek do celu, ale celem jest wychowanie ludzi, którzy będą potrafili w dobry i merytoryczny sposób mówić do ludzi. A to przyda się praktycznie w każdym miejscu, w każdym zawodzie, w każdej sytuacji, w której się ci młodzi ludzie kiedyś w dorosłym życiu znajdą. Podczas finałów można było obejrzeć zmagania czterech drużyn z różnych terytoriów Polski. Zakwalifikowali się do nich uczniowie szkół z Gdańska, Środy Wielkopolskiej, Poznania i Warszawy. To, co nas niezwykle cieszy, to cieszy nas również udział szkół z Ostrowi Mazowieckiej i szkół, które uczestniczą w projekcie Ostrowska Szkoła Debaty. Ponieważ w tym roku już dwie drużyny, zresztą podobnie jak w poprzednim roku, czyli drużyna Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika, a także Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie, wystawiły drużyny również do udziału w tym turnieju. To oznacza, że debata oksfordzka coraz bardziej rozgaszcza się w Ostrowie Mazowieckiej, coraz większe jest nią zainteresowanie. Turniej debat oksfordzkich Odzyskani bohaterowie jest też takim projektem, w którym, jak ja się śmieję, w pewnym momencie przyjazd do Ostrowi Mazowieckiej staje się marzeniem, gdyż na poziomie ćwierćfinału, który decyduje o tym, które drużyny zmierzą się w półfinałach i w finałach, czyli już stacjonarnie, gdyż w poprzedniej części turnieju odbywają się w formule online, nauczyciele trzymają mocno zaciśnięte kciuki ze swoich uczniów, żeby rzeczywiście tę debatę ćwierćfinałową wygrali i żeby ten przyjazd do Ostrowi Mazowieckiej był ich nagrodą na tym już etapie turnieju. Tym razem debatowano nad tezą Powstanie w getcie warszawskim było pierwszym powstaniem warszawskim. Organizatorzy chcieli w ten sposób wspomnieć rok pamięci bohaterek i bohaterów getta warszawskiego oraz postać Symchy Rotema, Szymona Ratajzera, pseudonim Kazik, bohatera dwóch powstań warszawskich. Po długiej naradzie grono sędziowskie zdecydowało, że do ostatniej rywalizacji przeszły drużyny z Warszawy i Poznania, by w ostatecznej rozgrywce zmierzyć się z tezą Pamięć o losach partnerek i partnerów upamiętnionych osób zamordowanych w latach 1944-1956 w ramach represji komunistycznych jest niewystarczająca, która jednocześnie miała być wspomnieniem jednej z bohaterek muzeum, Marii Pileckiej. Ta idea tego projektu jest inspirowana właśnie Witoldem Pileckim, który w okresie Polski Ludowej na to zapomnienie był skazany. Więc ja jestem pełen też uznania dla młodych debatantów, którzy zdecydowali się na start w tym turnieju, ponieważ wiąże się on z wieloma godzinami spędzonymi nad opracowaniami historycznymi. Zwycięzcami turnieju zostali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia Jacka Kuronia w Warszawie, wicemistrzami debatanci z Liceum Da Vinci z Poznania, natomiast trzecie miejsce zajęły drużyny z Gdańska i Środy Wielkopolskiej.
Najlepszym mówcą turnieju został Stanisław Nowicki z Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej, który wykazał się niezwykłymi umiejętnościami debatanckimi. Jeżeli chodzi o poziom turnieju, o wynik, no wygrała bardzo dobra drużyna, która też bardzo wysoki poziom prezentowała w eliminacjach. I na tym poziomie, jeżeli chodzi o te drużyny finałowe, to są już drużyny, które naprawdę sporo potrafią i wykonały też bardzo dużą pracę, żeby przygotować się merytorycznie do tego projektu. Teza finałowa jest taka troszeczkę kontrowersyjna, natomiast jest to też pewien ważny problem, tak symbolicznie, że pamiętamy o tych bohaterach, natomiast no często tymi zapomnianymi bohaterami, bohaterkami były rodziny tych osób. Że jakby pamiętamy o Pileckim, pamiętamy o Łupaszce, pamiętamy o wielu bohaterach, którzy zginęli w wyniku represji komunistycznych, natomiast zapominamy o losach ich rodzin, które często przez dziesiątki lat cierpiały w milczeniu, bo no, bały się wręcz opowiadać o tych swoich doświadczeniach. Debaty oksfordzkie są idealnym turniejem dla młodzieży, która interesuje się historią i fascynuje ją zdobywanie wiedzy na tematy znacząco wykraczające poza standardowy program nauczania. Trzecia edycja turnieju Odzyskani Bohaterowie powstała we współpracy z Fundacją Projekty Edukacyjne z Poznania, a następna edycja już za rok.